W tym plebiscycie o zwycięstwie decydowali szeregowi żołnierze 16. Brygady Zmechanizowanej. Żołnierzem roku jednostki został starszy szeregowy Damian Szafran. Ma na swoim koncie tytuł zawodowego mistrza Europy w kickboxingu. Założył własny klub i trenuje młodych zawodników. Teraz ma szansę na tytuł żołnierza roku Wojska Polskiego. Anna Karpacz. Od 7 do 15.30 żołnierz. Po południu trener, wieczorem zawodnik. Grafik dzienny starszego szeregowego Damiana Szafrana jest zapełniony od rana do nocy. W 15. Gołdapskim Pułku Przeciwlotniczym jest operatorem stacji radiolokacyjnej. Prowadzę rakiety, przekazuję dla dowódcy. Dowódca wydaje komendę i przy wydaniu komendy dowódcy baterii jest podjęcie o zestrzeleniu na przykład celu powietrznego. Celem Damiana Szafrana, poza codzienną pracą, jest zwycięstwo na ringu. Kickboxing trenuje od lat. Sukcesy przyszły niedawno. W tym roku stoczył walkę życia. Ze Słowakiem Tomasem Mayweatherem, bardzo utytułowany zawodnik, pretendent do tytułu mistrza świata. Na samym początku z mojej strony była rezygnacja tej walki. To od razu się przyznaję, bo wiedziałem, co to jest za zawodnik, że bił się z całą czołówką Polski. Ale stwierdziłem po rozmowie z trenerem Markiem Majewskim, że jednak trzeba cokolwiek spróbować, żeby może akurat osiągnąć ten cel. Ten cel również osiągnął. Zdobył pas zawodowego mistrza Europy. Teraz najwięcej czasu poświęca stworzonemu przez siebie klubowi sportowemu Husaria. W dosyć krótkim okresie czasu skupił wokół siebie dużą liczbę młodych pasjonatów tego sportu. Oni również mają sukcesy, bo odnoszą zwycięstwa na arenach Polski, występują poza granicami kraju. Podopieczni Damiana Szafrana z turnieju w Czechach przywieźli medale. Sam żołnierz jest kandydatem w plebiscycie na szeregowego roku Wojska Polskiego. Rozstrzygnięcie 15 grudnia. Anna Karpacz, informacje.